w gronie ludzi, którzy też byli dziwnej prowincji, powiedzmy. Jeden, Tadeusz Bukowski, świetny lektor, był wyższym urzędnikiem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Stanisław Masłowski był dyrektorem liceum. Klementyna Pytlarczykówna, jedyna kobieta, która z nami została przyjęta, była aktorką i zresztą bardzo krótko pracowała w radiu. Odeszła do któregoś z teatrów na prowincji. No i jeszcze został wytypowany Juliusz Roland Konopka, wnuk znakomitego Teodora, a syn Jerzego, który jednak do radia nie został przyjęty ze względu na to, że był obcyklasowy. Miał własną taksówkę. Takie to były wówczas warunki przyjmowania do pracy w radiu. Osobno należy poświęcić parę słów Tadeuszowi Nowickiemu. Była to najciekawsza osobowość radiowa z tego całego lektorskiego zespołu. Wielki, samorodny talent. Miał niebywały talent nawiązywania kontaktu z ludźmi za pośrednictwem mikrofonu. On mówił w taki sposób, że wyglądało to na bardzo intymną rozmowę. Tadeusz Nowicki zasłynął później jako prowadzący koncerty życzeń i różnego rodzaju audycje estradowe. Jego głos brzmi dotychczas w sygnale muzyki i aktualności. I to można się przekonać, jak piękny, bezpośredni, bliski jest ten głos. Ciekawa sprawa, człowiek, który bardzo młodo umarł, w wieku 37 lat, i na pogrzeb jego, bardzo zimny lutowy dzień, przyszła ogromna rzesza na warszawski cmentarz Powązkowski. Ludzie, którzy go nigdy w życiu nie widzieli, a poszli go odprowadzić na ostatnie miejsce spoczynku. Aktualności. Zostaliśmy przyjęci w ostatnim momencie. W naszej grupie było sporo ludzi, którzy mieli akowską przeszłość. No, a proszę sobie przypomnieć, że w roku 1948 w lecie odbyło się słynne plenum PPR-owskie o zaostrzeniu czujności i myślę, że już w kilka miesięcy później nie zostalibyśmy przyjęci do Polskiego Radia. W 10. rocznicy urodzin Józefa Stalina Muny Krakowian wzięły udział w uroczystym odsłonięciu historycznych tablic. Te lata powojenne odznaczały się też pędem do oświaty. Ludzie chcieli nadrobić lata wojny i okupacji. Radio starało się też temu wyjść naprzeciw. W roku 1946 na 1947 powołano Radiowy Uniwersytet Ludowy. Jego centrala mieściła się jeszcze w Krakowie i stamtąd nadawano pierwsze audycje. Cieszyły się one takim powodzeniem, że postanowiono to w następnym roku jeszcze bardziej rozbudować, powołując do życia Wszechnicę Radiową. Było to wielkie przedsięwzięcie Polskiego Radia w połączeniu z Ministerstwem Oświaty, jak również z różnymi organizacjami społecznymi. Halo, halo, tu Wszechnica Radiowa. Kolejny wykład cyklu Przyroda wygłosi profesor Michajlo. Słuchacze Polskiego Radia znają dobrze tę zapowiedź i ten sygnał, który rozlega się w nośnikach 13 razy tygodniowo. Wszechnica Radiowa to wielka uczelnia światopoglądowa
dla najszerszych mas ludzi pracy w całej Polsce. Przystąpiono do odbudowy wypalonego budynku przedwojennego Głównego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy ulicy Myśliwieckiej 357. To miało być już rozgłośnia z prawdziwego zdarzenia, przystosowana do potrzeb kilku programów nadawanych z Warszawy. W tym samym czasie przystąpiono do rozbudowy radiostacji w Raszynie, która miała otrzymać nowy 200-kilowatowy nadajnik, jak również wysoki maszt. Przystąpiono do budowy tego masztu. Maszt miał być rekordowym w skali świata i wynosić miał 335 metrów. Takiego masztu nikt dotąd na świecie nie wybudował. Polskie Radio po raz drugi biło rekord światowy. Pierwszy raz radiostacją w Raszynie w roku 1931, teraz w roku 1949 miała bić rekord wysokości masztu. Pamiętam to doskonale, że jak przychodziliśmy do pracy, to w holu rozgłośni w Alejach Ujazdowskich była taka plansza, na której zaznaczano, jak wysoki jest już maszt. Rozgłośnia Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej dysponowała już 12 studiami z prawdziwego zdarzenia. Były to 3 studia muzyczne, w tym jedno o pojemności 1700 m sześciennych, a więc całkiem spore. 2 studia literackie do nagrywania słuchowisk z różnymi urządzeniami, które pozwalały na wykorzystanie różnych efektów akustycznych. Studio lektorskie i zwane literackim, jak również studia speakerskie. Tu już były tak zwane bloki emisyjne, jak również studio echo, które ułatwiało uzyskanie większego pogłosu przy słuchowiskach na przykład. W historii radiofonii przenoszenie się do większych budynków lepiej wyposażonych zaznacza się zawsze rozwojem programu radiowego, nie tylko w sensie ilościowym, ale także jakościowym. Tak też miało to miejsce w Polskim Radiu, ale o tym to już następnym razem. W Raszynie ukończono budowę najwyższego w Europie masztu antenowego centralnej stacji Polskiego Radia. W 28 godzinach na wysokości 337 metrów brygada majstra Karolczyka staje znowu na twardym gruncie. Prezydent Rzeczpospolitej podziękował twórcom masztu za ich pomocny trud. Muzyka polska znajdzie słuchaczy przy radioodbiornikach w całej Europie. Yeah, I'm sorry.